Witam serdecznie. Janusz Kwiatek, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy. Biblioteka to miejsce dla każdego człowieka. Biblioteka to miejsce inspirujące. Biblioteka to też bezpłatny dostęp do kultury. I to jest ważne, bo każdy, kto przychodzi, każdy może wejść do biblioteki, każdy może tu, niezależnie od wieku, od wykształcenia, od pochodzenia społecznego, bezrobotny, człowiek wykształcony, profesor, nauczyciel, uczeń, student, wchodzi i w bibliotece może otrzymać wszystko to, co myślę, że potrzebuje. Dzisiaj w bibliotece możemy wypożyczać książki, możemy wypożyczyć płyty z muzyką, możemy wypożyczyć DVD z filmem, możemy audiobooki wypożyczyć w bibliotece. A więc to, co powiedziałem, miejsce otwarte dla wszystkich. Możemy tutaj spotkać osoby z pierwszych stron gazet, zespoły. Zapraszamy tu między innymi bywały u nas zespoły Blue Cafe, była pani Monika Kuszyńska. Oczywiście w bibliotece odbywa się bardzo dużo spotkań autorskich dla różnych grup wiekowych, dla dzieci, dla młodzieży, dla gimnazjalistów, dla osób dorosłych. Największą naszą i cykliczną imprezą, którą w tamtym roku była to dziewiąta, był to maraton, jest maraton kulturalny Nidzickie spotkania z książką i teatrem. Oprócz spotkań autorskich gościmy teatry dla dzieci, dla młodzieży. Każda grupa wiekowa, myślę, że w maratonie znajdzie coś dla siebie. W maratonie również organizujemy warsztaty ilustratorskie, plastyczne, teatralne. Biblioteka organizuje również wiele konkursów dla różnych grup wiekowych. Takim cyklicznym naszym największym konkursem w skali powiatowej jest cykl Słowo i Dzieje. Dla gimnazjalistów organizujemy konkurs na opracowanie prezentacji multimedialnej związanej z osobą Tadeusza Kościuszki. No, oczywiście biblioteka stara się też w ten nowoczesny sposób dotrzeć do czytelnika. Między innymi sieć bibliotek w województwie warmińsko-mazurskim podpisała w ramach konsorpcjum taką umowę i wykupiliśmy ponad 1200 czy 1400 pozycji książkowych, które są dostępne w internecie. Wiele form pracy organizujemy dla najmłodszych czytelników, bo to przyszłość czytelnictwa polskiego w ogóle, no i nidzickiego jak każde. A więc formy pracy typu festyny czytelnicze, które się odbywają tu na dziedzińcu nawet zamkowym, ale też w naszych filiach, w Łynie, w Napiwodzie, spotkania autorskie, to co mówiłem. Mamy też w każdej naszej filii bibliotecznej i na wsi w Łynie, w Napiwodzie i w oddziale dla dzieci w Nidzickim kąciki dla dzieci. Biblioteka Nidzicka jest otwarta od poniedziałku do soboty, praktycznie przez 6 dni w tygodniu. Zapraszamy od godziny 7.30 do 18.00.